Co jadłam w Neapolu, część druga. Dzień zaczęłam od zjedzenia baby, czyli babki drożdżowej nasączonej likierem limoncello. Uwaga, podobno ten deser ma polskie korzenie. Następnie zwiedzałam podziemia Neapolu i zgłodniałam, więc wzięliśmy sobie pizzę fritte. Jest to neapolitański fast food, smażona pizza. A później na targu kupiłam sobie truskawki. Były bardzo słodkie i oczywiście nie mogłam sobie odmówić małej kawki. Później przez wiele, wiele godzin zwiedzaliśmy, więc zgłodnialiśmy. Tak więc poszliśmy stać w kolejce, bo podobno najlepszą pizzę w Neapolu, czyli Sorbillo, nawet same gwiazdy przyjeżdżają, żeby zjeść tę pizzę i pewnie pomyślicie, że była bardzo droga, ale nie, kosztowała coś w okolicy 20 zł. Nawet najlepsza pizza w Neapolu nie była droga i dzień zakończyłam włoskim drinkiem, aperolem szpricem.